Kochani, witajcie. Jesteśmy w studiu RTA One. Oczywiście z naszym wspaniałym tancerzem, Robertem Rowińskim. Bardzo mi miło, dziękuję. Który zatańczył dzisiaj w sposób niesamowity taniec, ale to za chwilę. W każdym razie, słuchajcie, robi się gorąco i było dzisiaj bardzo gorąco. Nie tylko dlatego, że Robert w sposób bardzo zmysłowy razem z Klioną zatańczył bardzo piękną, gorącą rumbę, ale również dlatego, że dzisiaj po raz pierwszy odpadła para. Zatem ciśnienie rośnie, presja rośnie, Robert, czy już to czujesz? No oczywiście, no bo skoro z odcinka na odcinek będzie odpadała jedna para i rzeczywiście jest to, no nie jest to łatwe, jest to smutna trochę historia, no bo się wszyscy jesteśmy zintegrowani, fajnie spędzamy wszyscy razem czas, no i nie jest, jednak no nikt nie chce odpaść, no to taka jest prawda, no żaden z nas tancerzy, ani z celebrytów nie chce odpaść z tego programu, bo to jest naprawdę bardzo fajny program. A Robert, powiedz mi, czy to pomogło, że twoja rodzina się dzisiaj pojawiła? O, zdecydowanie tak, bo mają rzadko okazję mnie oglądać gdzieś tam na scenie. Tym bardziej, że robię właśnie takie projekty zagraniczne w Polsce, bo już coraz mniej tańczę przez ostatni czas, ale jak widać przyjeżdżają i to zawsze jest milej się tańczy. No, cieplej na sercu, że tak powiem. A twoja partnerka? Kliona Hagan, która jest piosenkarką muzyki country, jak sobie radzi na treningach, ponieważ z tego co wiem, to jest pierwszy jej raz, kiedy tańczy z profesjonalnym tancerzem. Tak, no rzeczywiście nie miała styczności z tańcem, ale radzi sobie świetnie, przyswaja kroki bardzo dobrze, aż sami jesteśmy zdziwieni, że rzeczywiście tak bardzo takim szybkim tempie nam idzie to wszystko. No dzisiaj tańczyliśmy rumbę, no myślę, że choreograficznie no Państwo mieli okazję obejrzeć, ja byłem naprawdę zadowolony, że zrealizowali moje marzenie, tego jak i moją wizję tego, jakby chciał, żeby to wyglądało i rzeczywiście było identycznie tak, jak sobie to wymarzyłem. No właśnie, pamiętam, że podczas jednego z wywiadów, jaki nie powiedziałeś, powiedziałeś mi, że lubisz tańce latynoskie, że to jest twój konik. Tak, zdecydowanie. Jestem tancerzem, głównie tancerzem tańca latynoamerykańskiego i zdecydowałem się, że będę tańczył tylko latynoamerykańskie tańce turniejowe w wieku tam 17 lat. No i tak jakoś kontynuowałem. Oczywiście tańce standardowe nie są mi obce. Z tego co widzimy, to też tańczę tańce standardowe na różnych rodzajach showach, pokazach i rzeczywiście też jakiś jest ten sentyment, szczególnie, że jest tam tango. Co szykujecie za tydzień? No za tydzień szykujemy kolejny taniec, co nie mogę jeszcze zdradzić. Jest to taniec bardzo dynamiczny i będziemy w takiej odsłonie bardziej takiej quickstepowej niż w tej rumbowej teraz. Czyli mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu będzie jeszcze lepiej. Jeszcze bardziej gorąco. O, zdecydowanie. Także słuchajcie, oglądajcie nas w następną niedzielę o godzinie 18:30 w telewizji RT One. Wspierać Roberta, żeby przychodzi z odcinka i głosujcie, kochani. Głosujcie, kochani. Dziękujemy wam bardzo również za dzisiaj. Pozdrawiam. Za dzisiejsze głosy. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam. Dzięki.